Ja myślę, że każda śniadaniówka jest inna, każda śniadaniówka ma swoje jakby miejsca, ma swoje pomysły na to, jak przyciągnąć widza i każda to robi najlepiej, jak potrafi, więc ja myślę, że trudno porównywać tutaj. No, każdy z widzów wybiera to, co lubi, w czym się czuje lepiej i my może jesteśmy trochę mniej krzykliwi i nowocześni. Obok mnie pani Katarzyna Dowbor, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, nowe studio telewizyjne. No i jak państwu tutaj w tym studiu jest teraz? Bo to pierwsze takie obejrzenie tego. Ja to studio widzę tak naprawdę drugi raz, dlatego że po raz pierwszy je zobaczyłam parę dni temu, kiedy pozwolono nam zajrzeć, wejść i nagrywaliśmy tutaj czołówkę. Ale powiem szczerze, że jestem też nim zauroczona, dużo fajnych kącików, to wszystko jest takie świeże, nowe, ładne. A ja dzisiaj miałam pytanie na śniadanie, ostatni raz w ogrodzie. Ogród jest cudny, ale było tak zimno, zmarzłam, więc myślę, że teraz już będzie nam ciepło i dobrze. No właśnie, bo nowy sezon, taki bardziej jesienno-zimowy zaczynacie, więc teraz by się przydało rzeczywiście, żeby było trochę cieplej. Ja tutaj widzę, że właśnie to studio wygląda rewelacyjnie, jest podział na kuchnię, jest tutaj taka strefa wypoczynkowa do wywiadów, do relaksu takiego, strefa gwiazdorska i też taka scena do prezentowania nowych gwiazd, które są, prawda? Tak, myślę, że to wszystko się uda. W ogóle jest dużo nowych pomysłów. No wiadomo, no, chcemy to wszystko rozruszać, ruszyć z tym programem już tak na całego. Bardzo fajny jest zespół, naprawdę. To nie jest mój pierwszy raz w pytaniu na śniadanie, bo już kiedyś dla tego programu pracowałam. Chcę przypomnieć, że ten program ma 25 lat, więc to naprawdę szmat czasu. I z wielką przyjemnością pracuję z tym młodym zespołem, bardzo znakomici producenci, wydawcy, bardzo fajni researcherzy, to wszystko żyje. Tylko jeszcze potrzebujemy troszkę czasu, żeby to wszystko się, te klocki się poukładały. No to ja muszę wbić kij w mrowisko tutaj trochę i powiedzieć, od czego, czym wy jesteście lepsi od innych śniadaniówek? Ja myślę, że każda śniadaniówka jest inna, każda śniadaniówka ma swoje jakby miejsca, ma swoje pomysły na to, jak przyciągnąć widza i każda to robi najlepiej, jak potrafi, więc ja myślę, że trudno porównywać tutaj. No, każdy z widzów wybiera to, co lubi, w czym się czuje lepiej i my może jesteśmy trochę mniej krzykliwi i nowocześni, ale to chyba dobre dla tych, którzy nie lubią takiego tempa, szybkości, takiej, nie chcę używać słowa agresji, ale takiego tempa, które niektóre programy narzucają. Ale tak jak powiedziałam, widz sobie sam wybiera to, co lubi, to, co chciałby obejrzeć i mam nadzieję, że udaje nam się i walczymy o to, żeby tematy, które dobieramy, były po prostu dla widza jak najlepsze. No właśnie, bo ten zespół jest ogromny. Widziałam właśnie, ile tutaj osób pracuje, ile się działo na kanapach, tutaj na krzesłach i właśnie, jak się współpracuje z takim ogromnym zespołem jednak? To jest duży zespół, no ale umówmy się, to jest codziennie prawie 4 godziny właściwie 4 godziny, 4,5 czasem programu na żywo codziennie. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, czyli jest 7 dni pracy w tygodniu i to nie może być tak, że ten zespół byłby mały, bo po prostu no, myślę, żeby fizycznie nie dali rady. Ale tak jak mówię, to jest młody zespół. Ja bardzo lubię z młodymi ludźmi pracować, bo oni mnie mobilizują. Mnie się cały czas wydaje, że ja jestem w ich wieku i to jest fajne. To mnie mobilizuje do pracy i bardzo się to wszystko dobrze sprawdza. Młodzi ludzie mają coś, ja może mam doświadczenie dużo większe od nich, ale oni mają tą radość, tą siłę, tą taką chęć do tej pracy i to mi się udziela. Bardzo lubię z nimi pracować, a zwłaszcza z moim młodym partnerem w programie, czyli z Filipem Antonowiczem, który jest nie dość, że uroczy, cudowny, ciepły, to jeszcze inteligentny, ma świetne puenty. Naprawdę uwielbiam z nim pracować i się przyjaźnimy też w życiu. Poznaliśmy się, kiedy nam zaproponowano wspólną pracę, a ja już go traktuję jak drugiego syna, także naprawdę bardzo fajny. Czy Maciej będzie się czuł zagrożony? Nie, absolutnie. Maciek jest moim pierwszym, najukochańszym synem i wiadomo,
tak naprawdę jedynym, ale zawsze się śmieję, że z kolei Filip jest takim fajnym młodym człowiekiem, bardzo interesującym i myślę, że takich ludzi powinno się pokazywać, o nich się powinno mówić i im się powinno dawać szansę. Ja też widziałam na Pani Instagramie ostatnio taki zabawny filmik, który stworzyła Pani właśnie z synem i ze swoją synową, a propos tego, że spotykacie się we trójkę i nie rozmawiacie o pracy. Czy rzeczywiście tak to wygląda? To są pomysły mojego syna, który jest niezwykle twórczy, jeżeli chodzi o filmiki na Facebooku i Instagramie, co mnie bardzo śmieszy. Ja lubię te ich filmiki Asi, Maćka. No oczywiście inaczej to trochę wygląda, ale czego się nie robi dla dobrego filmu. Też muszę przejść do Pani córki, bo wiem, że wydała tomik poezji, prawda? I czy ona właśnie chce może wejść do tego show biznesu albo rozwijać bardziej tą karierę pisarską, czy właśnie wydać jakąś jeszcze inną książkę? Karierę pisarską rozwija i coś się nam szykuje, ale absolutnie nie chce wejść do show biznesu, absolutnie nie chce być rozpoznawalna, nie lubi tego, jest niezwykle skromną osobą i to jest jej wybór. Ja staram się teraz niespecjalnie jej pokazywać w swoich mediach społecznościowych, bo ona sobie tego nie życzy i jest osobnym bytem, ma do tego prawo. Muszę zapytać o to, jaka literatura, jaka tematyka będzie poruszana w tej książce, jeśli może Pani zdradzić. Absolutnie wiersze. Wiersze to jest jej domena. Pisze piękne wiersze, bardzo trudne, bardzo mocne i rzeczywiście te wiersze kolejne, których ma już pełną szufladę, będą wydane i bardzo się cieszę, bo robi to świetnie. W takim razie trzymamy kciuki za Pani córkę i żeby ta kariera dalej się rozwijała. No to teraz muszę zapytać trochę o Pani mamę. Jak się czuję, bo wiem, że Pani ma... Na Facebooku siedzi. I na Instagramie, wszędzie, gdzie się da. No właśnie. Mama świetnie. Mama ma 91 lat skończone, za chwilę 92. W bardzo dobrej formie intelektualnej, co mnie niezwykle cieszy. Interesuje się wszystkim, łącznie z amerykańską polityką, bo mój brat mieszka w Stanach, więc babcia bardzo przeżywa, co tam się dzieje, kto zostanie prezydentem, więc naprawdę radzi sobie świetnie i się cieszę. No bardzo bym chciała, żeby jak najdłużej była z nami. I muszę podpytać, Panie mieszkają razem? Mama mieszka z opiekunką, ale obok mnie, także jesteśmy blisko jest siebie. Jest blisko ten kontakt na bieżąco, tak, pewnie. Na bieżąco, ja się mamą opiekuję i jakby staram się, żeby jak najlepiej jej się działo w życiu. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Oczywiście trzymam kciuki za całą rodzinę. Dziękuję bardzo. I za wyniki oglądalności nowego programu. Bardzo byśmy chcieli, żeby to były jak najlepsze wyniki, ale tak jak powiedziałam, my ciężko pracujemy i bardzo się staramy. Liczymy na widzów, bo nasi widzowie są dla nas najważniejsi. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.